Cześć, witam Was serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem jest renesans i humanizm. Czyli na początku sobie wyjaśnimy, co to jest renesans. Renesans jest to w zasadzie powrót do antyku, do kultury antycznej. Narodził się on na Półwyspie Apenińskim, gdzie przede wszystkim wobec kultury antycznej istniało bardzo duże jej dziedzictwo. Mieliśmy mnóstwo ruin po starożytnym Rzymie, ale także jakichś dzieł, rzeźb. Skłócone księstwa, bo Półwysep Apeniński wtedy był podzielony, nie mieliśmy jednego państwa Włochy, tylko był podzielony na różne mniejsze księstwa, rywalizowały ze sobą nie tylko militarnie, ale także kulturowo, chciały pokazać swoją wyższość nad przeciwnikiem, co przyczyniło się do powstania mecenatu, to możemy sobie zapisać to słowo klucz, mecenat. Mecenat jest to po prostu sprawowanie piechy nad jakimiś artystami, czyli bogaci ludzie jednym słowem na przykład opłacali artystę, który normalnie by żył za psie pieniądze albo by po prostu nie wyżył. No oni dzięki temu pozwalali mu żyć, a on mógł dalej tworzyć piękne obrazy. Czyli kształtuje się bardzo dużo mecenat w księstwach, to jest szczególnym przypadkiem może być papież w tym okresie, czyli tutaj na przełomie XV-XVI wieku, co doprowadza do powstania pięknego renesansowego Rzymu, który możemy podziwiać po dziś dzień w większości. Większość tam tych budynków jest właśnie z okresu renesansu. Także byli to na pewno Medyceusze z Florencji, którym papież starał się dorównać. Raczej mu się to nie udało. Raczej Florencja jest w tym przypadku większą perłą renesansu, gdzie mieliśmy choćby Cosimo Starszego, czy Wawrzyńca Wspaniałego, którzy właśnie dbali o rozwój sztuki, byli mecenatami sztuki w tamtym okresie we Florencji. Nastąpiła także w tym okresie, szczególnie na Półwyspie Apenińskim, poprawa bytu materialnego, a to zawsze sprawia zainteresowanie ludzi bardziej kulturą, odchodzą od zaspokojenia podstawowych potrzeb, czyli jedzenia, picia, a skupiają się bardziej na sztuce, na jakiejś kulturze wyższej. A także wzbogacił się handel z tak zwanym Lewantem, co oczywiście doprowadziło do rozkwitu handlu, a także sprowadzania nowych myśli, ale także nowych, piękniejszych towarów. Lewant to oczywiście, tak jak sobie mówiliśmy w jednym z poprzednich filmików, pochodzi od włoskiego słowa Levante, określenie na kierunek świata wschód i odnosi się tutaj do krajów Bliskiego Wschodu, tutaj na tym paśmie Morza Śródziemnego, w momencie kiedy mamy taką sytuację. Czyli tutaj mamy Turcję, tu mamy Egipt, tu mamy ten pas Morza Śródziemnego, tu mamy dzisiejszy Izrael, to ten teren nazywamy właśnie Lewantem. I z nim handel wtedy bardzo wzrósł. Samo słowo renesans pochodzi od łacińskiego renascire, czy też włoskiego rinascimento, czy no, ja powiem jak się pisze rinascimento, czyli co oznacza po prostu odrodzenie. Miało to właśnie podkreślać ten cały powrót kultury antycznej w malarstwie, w myśli, w rzeźbie i architekturze do wzorców, które były uważane za doskonałe, czyli do wzorców antycznych, które zostały zatracone przez tak zwane wieki ciemne, czyli oczywiście średniowiecze. Oczywiście te wieki nie były wcale tak ciemne, to jest też taka trochę bzdura, ale twórcy renesansowi bardzo lubili je znacząco je krytykować. Wtedy także w okresie renesansu pojawiła się główna ideologia, czyli humanizm, znaczy główna ideologia tego okresu. Humanizm. Pochodzi to od łacińskiego słowa humanus, czyli ludzki, aczkolwiek to samo określenie, ten termin powstał dopiero w XIX wieku, utworzyli go historykowie. Odnosi się to po prostu do zainteresowania dokonaniami kultury antyku, do zainteresowania jej językami, czyli, i tutaj przede wszystkim chodzi oczywiście o grekę i łacinę, nie jakieś języki bliskowschodnie czy tam Persji. Wyciągano wtedy praktyczne wnioski z tamtejszych idei, tworzono nowe ideały wzorowane na tych antycznych, ideały miłości czy też jakiegoś życia osobistego, ideały, za którymi powinno się podążać w życiu.
A propos tej miłości, tutaj warto myślę, że wspomnieć, że wtedy właśnie ona wychodziła na takie pierwsze miejsce, że prawdziwa miłość jest taka bardzo ważna. Ta idea się później ponownie pojawi w renesansie. Tak? I zawsze się mówi, że epoki się przeplatają nawzajem, że najpierw mamy średniowiecze, tutaj mamy zwrócenie się ku Bogu, później mamy renesans, czyli zwrócenie się z kolei do człowieka, i później to tak idzie w zasadzie na zmianę. No ale właśnie tutaj miłość jest wysuwana tak znowu na pierwsze miejsce. Powszechne stają się bardzo zdrady małżeńskie. To taka bardziej ciekawostka. Jak w ogóle, dzięki czemu ten humanizm mógł kwitnąć? No przede wszystkim, tak jak mówiliśmy, dzięki mecenatowi, ale także dzięki temu, że wiele oryginalnych prac zachowało się w Bizancjum, starożytnych filozofów czy artystów, gdyż wszystkie inne w Europie były raczej niszczone, albo używano kopii stworzonych przez Arabów. Jednak warto tutaj, mówiliśmy sobie, że to było takie odejście od Boga, skupienie się na człowieku, ale warto podkreślić, że sami tutaj główni myśliciele renesansu wcale nie czuli się odłączeni od Boga, wręcz przeciwnie, byli z nim połączeni, ale szukali w nim wpływu i inspiracji do jakiejś moralnej, duchowej odnowy. Między innymi właśnie szukali też tego w dziełach antycznych. Po prostu sprawdzali, jak dojść do tej religii w inny sposób niż ten prezentowany przez średniowieczne ideologie. Jednym z takich myślicieli był Erasm z Rotterdamu, którego tutaj widzimy na zamieszczonym, jak widzicie, zdjęciu. Krytykował on bardzo zło w kościele, te wszystkie tam złe zachowania, które sobie często wspominaliśmy. Napisał dzieło, tutaj, znaczy to jest jego najsłynniejsze dzieło, Pochwała głupoty w 1509 roku. Możemy to sobie zapisać, to 1509. Pochwała głupoty, w którym to dziele krytykował głównie te wysokie warstwy społeczeństwa, co po prostu ich ciemnotę i takie zepsucie moralne. Tutaj także on bardzo proponował, żeby wprowadzić wykształcenie humanistyczne, czyli takie wykształcenie opierające się na tej kulturze antyku. Uznawał on też, że jedyna droga do pokoju prowadzi właśnie przez sprawiedliwość. A tą można oczywiście uzyskać przez to wykształcenie humanistyczne. Jest to może trochę poplątane, no ale da się to zrozumieć. Jednym słowem, wykształcenie humanistyczne po prostu prowadzi do tego, że ten człowiek jest jakiś lepszy, a to z kolei sprawia stworzenie społeczeństwa, które się rządzi samo sprawiedliwie, no a jednocześnie, jeśli jest sprawiedliwe, no to żyje w pokoju. I oto cała logika. Z kolei tutaj mamy Thomasa More'a, o którym na pewno sobie będziemy mówić jeszcze w następnym temacie, który będzie o reformacji w kościele. Thomas More, zresztą święty męczennik, pochodził z Anglii i napisał swoje słynne dzieło Utopia. Utopia. Widać odróżnienie, w którym opisywał społeczeństwo idealne żyjące na wyspie. Tam bardzo ciekawe teorie wysnuwał, ale kompletnie, ale to całkowicie nierealne. Uznawał on także, że całe zło pochodzi z pychy i opowiadał się za zniesieniem gospodarki pieniężnej i własności prywatnej. I dlatego od czasu tego określenia wszelkie takie podobne wizje, które się zdają nierealne, nazywa się po prostu utopiami. To pojęcie oczywiście też występuje w literaturze. Tutaj jako ciekawostkę jeszcze zamieściłem Michel de Nostradamus, czyli tak zwanego Nostradamusa, który też był myślicielem tamtego okresu, który to w swoich centuriach zawarł różne ciekawe przepowiednie, w których rzekomo niby przepowiedział dojście do władzy Hitlera, no ale to już tak jak każdy to interpretuje, tutaj jako ciekawostka można wklepać w internecie trochę, wyszukać o nim informacji. Dość taka ciekawa postać. Ale przechodząc teraz do samej nauki.
W nauce zaczęły się pojawiać antyczne wzory filozoficzne, tutaj m.in. Platon, Arystoteles, zaczęto się coraz częściej do nich zwracać. Także zwracano uwagi na dzieła rzymskie, na przykład na dzieła Cycerona. Zaczęto prowadzić takie dyskusje humanistyczne o tych ideach, o tamtejszej kulturze. Popularna była także wielostronność wiedzy, czyli ideał człowieka, tak zwanego człowieka renesansu, to był człowiek, który znał się na wszystkim. Czyli na przykładowo, tak jak Leonardo da Vinci, o którym sobie za chwilę powiemy, był jednocześnie na przykład lekarzem, malarzem, rzeźbiarzem i czym tamkolwiek jeszcze, po prostu bardzo wszechstronnie był wykształcony. W tym czasie także stwierdzono, znaczy próbowano dojść do na przykład wizji ideału władzy. Tutaj na przykład wspominaliśmy sobie choćby o Machiavellim. Machiavelli napisał swoje słynne dzieło Książę, w którym przedstawiał właśnie ideał jego władcy, który powinien się kierować przede wszystkim dobrem państwa, a nie tutaj działać emocjonalnie, choć ostatecznie opowiadał się za powstaniem takiej republiki, raczej z silną władzą. Książka Książę, bardzo ciekawa zresztą, polecam sobie do przeczytania. Ale wracając jeszcze do tej nauki, jeszcze raz, mamy jeszcze Mikołaja Kopernika, znanego Polaka z Torunia. Mikołaj Kopernik tutaj jest znany szczególnie z dzieła o obrotach sfer niebieskich, to już tego nie zapiszemy, myślę, że to każdy wie, czyli teoria heliocentryczna, która obalała wcześniejszą wizję Ptolemeusza i Arystotelesa, jako że Ziemia miała być centrum, czyli tutaj jak mamy Wszechświat, tu mamy Ziemię, a tu mamy całą tą resztę. To Kopernik powiedział, że tu ma być Słońce. No i jak się okazało, miał oczywiście rację i to planety krążą wokół Słońca, a nie wszystko wokół Ziemi, co było sprzeczne z kolei z wizją Kościoła, za co był więziony już później, zauważcie, znacznie jeśli chodzi o daty, za co był później oczywiście więziony Galileusz. Galileusz trochę przez to wycierpiał, był 10 lat więziony, ale ostatecznie no, był jednak szanowany i nie postanowiono go zgładzić za jego poglądy, ale zgładzono za to Giordano Bruno, którego tu widzimy na obrazku. Go za te poglądy później spalono. Galileuszowi udało się przeżyć, ale Galileusz miał jeszcze dokonania w innych dziedzinach naukowych, nie tylko w astronomii, w której zresztą potwierdził to, co Kopernik wcześniej także o tym, o co wcześniej Kopernik, o czym także wcześniej Kopernik pisał. Jeśli chodzi o sztukę w XV wieku, tutaj w okresie renesansu, ona była bardzo, bardzo bogata. Mamy mnóstwo przedstawicieli, myślę, że nie będziemy się na każdym skupiać tak dokładnie, tylko powiem sobie dość tak pobieżnie. Więc przede wszystkim na pewno nazwisko Da Vinci jest każdemu znane. Leonardo da Vinci, słynny twórca, tak zwany człowiek renesansu, także zajmował się, ojej, bardzo dużo rzeczy wymyślił przede wszystkim. Był wynalazcą, lekarzem, malarzem, rzeźbiarzem. Czyli człowiek, jednym słowem, człowiek geniusz. Mieliśmy jeszcze Rafaela Santi, który tutaj cechowało go naprawdę wyśmienite malarstwo. Mieliśmy Michała Anioła Buonarrotiego, mieliśmy także Donatella. Tutaj, co jest, myślę, że bardzo, bardzo ważne, zauważmy, że powstaje tak zwana perspektywa geometryczna, która już była wcześniej znana zresztą w Grecji, ale została przez jakiś czas, przez okres średniowiecza, zapomniana. Na słynnym obrazie Wieczerza Pańska Leonarda da Vinci widzimy perspektywę geometryczną, czyli to, co jest w oddali, jest coraz mniejsze i tutaj charakterystyczny taki kształt takiego właśnie obrazu, że mamy w środku coś. I to się tak oddala. Jak widzicie, super malarzem bym nie był, ale to chodzi ogólnie o tą perspektywę pokoju. No i tu możemy sobie ustawić jakiś stolik, a człowieczek z tyłu już będzie znacznie, znacznie mniejszy.
No, ale to taka właśnie ciekawostka. Też mamy użycie większej jasności barw. Zróżnicowanie barw prowadzi, że to wszystko staje się bardziej realistyczne. Postacie są coraz bardziej szczegółowe. Co jest tutaj, te postacie, znaczy tutaj ci wybitni autorzy, oni przyczynili się do powstania takich bardzo znanych budowli, które my kojarzymy do dzisiaj. Tutaj między innymi Michał Anioł zakończył budowę już Bazyliki Świętego Piotra, znaczy zakończył on tutaj szczególnie kopułą się popisał, namalował też freski w Kaplicy Sykstyńskiej. No ale Michał Anioł przede wszystkim rozpoczął także już nowy trend, czyli barok, o którym sobie jeszcze powiemy. Jeśli chodzi o architekturę, mamy powrót do kopuł. Kopuły znowu stały się modne. Tutaj jest ta do swego czasu największa na świecie kopuła, 42 metry, nowy wyznacznik właśnie architektury renesansowej. To ona jest właśnie w Florencji, Santa Maria del Fiore bodajże się nazywa ten kościół. Naprawdę robi wrażenie, warto zobaczyć zresztą jak całą Florencję. Skonstruował ją Filip Brunelleschi. Brunelleschi, tutaj niemniej mamy go wspomnianego. Później warto także wspomnieć o Donato Bramante, który to zaczął budowę Bazyliki Świętego Piotra, ale ją nie dokończył, tak jak mówiliśmy, Michał Anioł ją ostatecznie sfinalizował. Mieliśmy także Albrechta Dürera, on był na obszarze Niemiec znany, czy Peter Bruegel. Bruegel jako pierwszy zaczął po prostu przedstawiać chłopstwo w malarstwie. On pochodził z Niderlandów. Później pojawiają się nam kolejne nazwiska, ale już nie związane z architekturą, bardziej z literaturą, z poezją. Na przykład mamy Ludovico Ariosto, czy jakkolwiek czyta się to imię. On napisał tak zwanego Orlanda Szalonego. Sobie możecie wygooglować, co to jest za dzieło, ale jest popularne po dziś dzień. Później mamy François Rabelais, jeśli dobrze czytam. Francuski taki dziwny język, naprawdę. On napisał takie klasyki literatury jak choćby Gargamela czy Pantagruel. A później oczywiście mamy. No, myślę, że ta osoba jest dość kojarzona. Miguel Cervantes. I on napisał słynnego Don Quixota, czyli rycerza, który walczył z wiatrakami. To dzieło miało taki charakter przeświewczy, pokazywało świat w krzywym zwierciadle, tak jak zresztą dzieła François Rabelais. Też pokazały świat w krzywym zwierciadle, ośmieszały go po prostu. No ale najważniejszy był przede wszystkim w tym okresie Szekspir, który był głównym takim innowatorem, jeśli chodzi o teatr, ze zwykłych takich przedstawień ulicznych, które były wtedy bardzo popularne. Przekształcił on teatr z powrotem w taką wielką sztukę. Powstał nawet słynny układ teatr, taki szekspirowski. Tutaj myślę, że o Szekspirze nie będziemy za dużo mówić, bo w zasadzie każdy o nim sporo wie. No wiadomo, twórczość on prowadził w Anglii. Jeśli chodzi także o teatr w tamtejszym okresie, jeszcze przed Szekspirem, głównie dominowała pantomima, czy też żywe obrazy, ale także tak zwana komedia włoska. Co jest ważne, jeśli chodzi o komedię włoską, była to w zasadzie prześmiewanie jakichś sytuacji codziennych albo też improwizowanie na scenie i zawsze mieliśmy tam jakieś charakterystyczne postacie, na przykład mieliśmy Arlekina. Taka dość myślę, że znana, kojarzona postać, a nie każdy wie skąd ona pochodzi. Właśnie stąd to był jeden z uczestników słynnej komedii włoskiej. Pewnie widzieliście tutaj, zauważyliście, zwróciliście uwagę na człowieka witruwiańskiego. Wrogu, i was zaciekawiło, co to jest, no to sobie zostawiłem na koniec. Człowiek witruwiański jest to przedstawienie człowieka idealnego, znaczy złotego podziału w człowieku, bo to fascynowało Da Vinci'ego strasznie. Złoty podział, że wszystko tak naprawdę podzielone przez cię na pewnej odległości daje nam liczbę phi. Możecie sobie wygooglować, bardzo fajna sprawa. Tak zwany złoty podział i człowiek witruwiański to właśnie pokazuje, a nie jest symbolem jakichś innych produktów, jak to niektórzy myślą, czy też jakiś firm, nie? Człowiek witruwiański został wymyślony przez Da Vinci'ego i także Da Vinci zauważył, że człowiek jest tak idealnie skonstruowany, że da się go wpisać w ten sposób w koło, jeśli chodzi o te wymiary.
Dobra, no to tyle na dziś. Dzisiaj było strasznie dużo gadania. No, temat jest taki bardziej do poznania niż do nauczania się. Na następnej lekcji powiemy już sobie o czymś bardziej konkretnym, czyli o wielkiej reformacji w kościele. No, w takim razie dziękuję za uwagę. Zapraszajcie znajomych, zasubskrybujcie, polubcie i do usłyszenia wkrótce. Cześć.